Cześć, z tej strony Jetyczna. Dzisiaj robimy powrót z Windowsa 10 do Windowsa 7. Ok, pierwsze czym będzie, wchodzimy w pasek Start i wchodzimy w ustawienia Windowsa 10. Teraz wchodzimy w zakładkę Aktualizacja i Zabezpieczenia, zakładka Odzyskiwanie po lewej i druga zakładka od góry. Oczywiście, jeżeli macie zainstalowaną 10 ponad miesiąc, to prawdopodobnie już niestety Windows 7 został usunięty i musicie po prostu zrobić format i od nowa instalować. A jeżeli macie tą opcję w ustawieniach, znaczy, że możecie jeszcze to zrobić, póki jest na to czas. Zaznaczamy system Windows był szybszy, bo był, dalej i będzie. Tutaj klikamy wyszukać aktualizację. Nie chcę tego. Rzeczy, które należy wiedzieć. Dalej. I oficjalnie klikamy wróć do systemu Windows 7. Hop. Ponowne uruchamianie. Teraz będzie przywracanie poprzedniej wersji systemu Windows. Prawdopodobnie, bo już to robiłem kilka razy. Na Windowsie 7, chociaż jeszcze działają porty PCI, jak ktoś by się interesował, a tak to nie możemy ani doinstalować dodatkowej karty telewizyjnej, bądź też karty dźwiękowej. Na przykład ja tu mam XFi Extreme Audio, Extreme Fidelity, SB Sound Blaster SB0790, która niestety nie działa na 10, bo po prostu porty, sloty PCI na 10 nie działają w kompie i po prostu nie da się nic zainstalować. Zobaczymy, jak będzie na 7, ale ogółem nie tylko z tego powodu robię to przywracanie. Po prostu Windows 10 to jest naprawdę, co z tego, że jest darmowy, jak po prostu nawet nie chcę powiedzieć, czym on jest. Nawet nie chcę po prostu mówić. Dobra, to troszkę potrwa, więc może zrobimy takie krótkie cięcie. Tak, wracam gdzieś za... Ile to trwa? 15 minut? Tak, za 15 minut wracamy, to maksymalnie pół godziny. I wróciliśmy. Hura. Pozwólcie, że się zaloguję. I mamy naszego ukochanego Windowsa 7. Już nigdy więcej nie będę instalować tej dziesiątki. Co z tego, że za darmo? Jak ten system jest kompletnie niedopracowany. Kompletnie nie nadaje się do grania. A siódemka jest po prostu idealna. Dziesiątka ok, dla tabletów może i się nadaje. Dla hybryd, dla takiego typu sprzętu. A dla mojego kompa stacjonarnego Windows 7 i tylko Windows 7. Nic innego tutaj już nie zainstaluję. Tylko to sobie najlepiej radziło, najlepiej radzi, najlepiej będzie sobie radzić. Kiedyś może i straci wsparcie, lecz cóż. To dopiero kiedyś będzie. Jak będzie Windows 12 wymyślony, lub też Windows 20, to już nawet usuwam tego asystenta o uaktualnienie do 10, bo to kompletnie niepotrzebne. Nie chcę tutaj tego. Nie będzie czegoś takiego na tym kompie. 3 minuty. A w zasadzie to przywracanie trwało jakieś tam 5 minut. Od razu Escape się odpalił, jak pięknie. Na 10 te czcionki są jakieś takie niedorobione, takie pół czarne, pół takie, a tutaj jest wszystko. Ja stałem o 15.46, aha. Sporo spał. Ja spałem do 14 dzisiaj. Udało mi się zasnąć jakimś tam o 4.30 chyba, tak. Dobra. No, i w taki sposób mamy przywróconego Windowsa 10 właśnie, Windowsa 7. Co z tym 10 właśnie. Windows 10 upgrade, cały folder usuwamy, delete. I jeszcze wchodzimy w jeden folder. Muszę sobie to posortować inaczej. No tak, folder Windows, Software Distribution. I to wszystko Software Distribution usuwamy. To jest cały Windows 10. To wszystko wywalamy.
Sporo mam tu giga, jak widać. Bardzo sporo. Co? Pomińmy niektóre. Wszystko usunęliśmy oprócz tego. Ale to tam waży jakieś 720 mega. Reporting events też nie możemy usunąć, bo coś tam system sobie z tego logi zrobił i chyba jakoś to używa, nie wiem. Dobra, aczkolwiek z kosza możemy to wszystko wywalić. Aż całe 4,35 giga. I bye bye Windows 10, welcome Windows 7. W zasadzie mogę powiedzieć welcome back. Indeks wydajności mam 5,9, jest to całkiem nieźle. Dobra. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli ktoś tak samo jak ja nie cierpi, nienawidzi Windowsa 10 i uważa, że to nie, no dobra, że to nie jest zło, ale po prostu jest słaby, niedopracowany. Jeżeli ktoś lubi Windowsa 7 i cieszy się z tego, jak mu komp chodzi, to może dać tam łapkę w górę. Lecz oczywiście nikogo do niczego nie zmuszam. Jak chce, to niech daje, jak nie, to nie. Jeżeli pomogłem, to może ktoś dać. Jeżeli nie, to nie. Nie ma problemu. Dobra. I tak, wszystko działa, nie musiałem nic preinstalować, także jest wszystko w porządku. Zobaczymy, jak tam menedżer urządzeń, bo tam właśnie próbowałem montować tą kartę dźwiękową, ale Windows 10 coś tam właśnie nic. ACPI, szczegóły? ACPI AV001 plus AV001. Aha. To akurat do tego sterownik mam, tak się składa. Gdzieś tutaj. No dobra. 321, install these drivers. Dalej. Zaraz to się odświeży. Hop. Zakończ. Patrzymy, jak teraz tu wygląda menedżer urządzeń. Menedżer urządzeń jest urządzenie drukarki i nie ma żadnego problemu, nie ma po prostu tego, no nie ma, jest w porządku. I tak już nie mamy żadnego problemu, mamy Windows 7, mogę normalnie teraz sobie odpalić Minecrafta, pograć spokojnie na 200 czy tam 300 FPS-ach. Już nie muszę się martwić spadkami wydajności, jak na 10 było, nic mi nie usunęło. Usunąłem resztki tego, co zostało z 10, zresztą wam pokazałem nawet, gdzie to jest Windows Software Distribution. Usuwamy całą zawartość folderu, bo folderu niestety całego nie możemy usunąć. No i mniej więcej to tyle. Jeszcze po takich zabawach możemy CC Cleanerem opcjonalnie przeczyścić sobie rejestr. I co? O, 456 megaplików tymczasowych. No dobra. Link do CC Cleanera dam wam w opisie, bo dosyć przydatny program. Jak gracie dużo w Minecrafta, to sporo plików tymczasowych się z tego robi. A jak tam rejestr? Tylko raz, dwa, trzy, cztery. Cztery błędy póki co? Pięć błędów. Cały Windows 10 Upgrade Tool Install niepotrzebna. Naprawiamy rejestr. Tak, fix all selected users. I mamy czyściutkiego kompa. Znaczy nie dosłownie czyściutkiego, ale ogółem mamy już bez tego. Ogółem tak wam powiem, że przez tego Windows 10 już mi się nie chciało po prostu. Nie chciało się po prostu grać na tej dziesiątce. O. Telefon muszę ładować. Nie chciałem się po prostu już grać na tej dziesiątce, tylko cały czas na XP-ku byłem, bo mam dwa systemy tak ogółem, jak widzieliście przy starcie. Także dobra, to chyba będzie na tyle. Możemy sobie jeszcze zrobić oczyszczanie dysku. Jak komuś zależy na dużej ilości wolnego miejsca, to może to zrobić w tym czasie. Oczyszczenie dysku. To spokojnie, to nie usuwa waszych plików tam, co pobraliście muzyki ani niczego. To po prostu tam pliki tymczasowej, serwis paku i nawet te pliki tymczasowe z dziesiątki też wyrzuca, bo to jeszcze tam ten software distribution to nie wszystko, tam gdzie zostało to w tempach. Także oczyszczenie dysku właśnie to robi. Zaraz zobaczymy, ile zostanie miejsca zwolnionego, już nagrywam ponad 10 minut. To może takie króciutkie cięcie. Teraz możemy zwolnić 1 mega, to tam
Nie trzeba. Okej. Widzimy się w następnym odcinku. Jak to zwykle, ja po kilka razy się żegnam pod koniec. Jeden raz nie wystarczy najwyraźniej. No, także do następnego odcinka tam z czego wymyślę. Cześć.